Cześć, tu Madzia, jest ze mną Virius. Cześć. I zgadnijcie, w jakiej grze jesteśmy. Ja nie wiem. No ja też nie wiem właśnie, ale będziemy siekać zombie. Dokładnie, tak. Tak, Dying Light i będziemy dzisiaj siekać zombie. Już dzisiaj właśnie ze mną jest Virius, będziemy tutaj mordować i się dobrze bawić. Dokładnie. Chodź biegamy. Ja w to dawno grałam. Musimy pomówić ze Spike'iem. Patrz, koledzy na nas czekają. Rany boskie, ale mi przycina, masakra. Mimo tego, że sobie zjechałem z ustawieniami... Oh, Jesus. Mam podobnie, no ale... Jak się nie nagrywa, a się gra, to jest dobrze. Łudzę się, że że to jest kwestia, że się jeszcze doładowuje coś. No. Idziesz. Idę. Zasapałem się aż po prostu. No ja też, dlatego już sobie teraz idę. Dobra, pobiegniemy dalej. Yeah! Tak, Virus zaczął tą grę maniaczyć tak od razu. Uprzedzam, więc tym razem to on będzie tutaj koksem, a ja będę lamą. Halo, do wieży. Jak do wieży? No pomóż ze Spike'iem. A, Spike! Gdzie jest Spike? Jesus. Tam ułom. On jest przecież w tym baraku. Tak. Boże, po raz pierwszy wsłuchuję się tutaj w muzykę, wiesz? No. To jest dziwne aż. Czekaj, to ja nie tędy właziłam. Którędy ja tu właziłam ostatnio? Którędyś ty wlazł? Po dachu pewnie. Tak. A, i teraz ja mam po dachu sobie włazić. Dobra, teraz ja muszę poczekać, bo dostałem info. Znaczy, od razu mówię, że odkrywam tryb multiplayer. Nie oglądałem jeszcze innych graczy, mimo że cały YouTube nagrywa Dyinga. Więc teraz odkrywam po prostu tryb multiplayer z Madzią po raz pierwszy. Tak, i widzę, że musimy być oboje w tym punkcie. Spike, bo już kliknąłem na Spike'a i powiedział: poczekaj na Madzie, frajerze. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlachby. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. Okej. Okay. Ciekawe, czy wreszcie spotkam się z Brekenem. Ale go majtnęło na końcu tak w biurko. A mi nie. Sztyk nerwowy. Nieładnie to był. Czekaj, patrzę, czy tutaj czegoś nie ma, co ja sobie mogę zabrać, czy coś, nie? Czekaj, bo nie pamiętam, czy tam na górze było. Idę sobie tam. No, ja na tej ciężarówce jeszcze nie byłem. No to chodź, to jak ty nie byłeś, to może tutaj w skrzynce coś będziesz miał. Okej. No. Chodź. Masz tu coś, czy pusta? Plan, zażygałka. Aha. Czyli pomimo, że ja to wcześniej zabrałam, to... Czyli każdy ma dla siebie masz, pewnie. Tak. A tu patrzyłaś sobie na skrzynkę? Gdzie? Tutaj. A tu to nie. Ale pusta jest, przynajmniej ja mam pustą. Ja też mam pustą. Czyli pewnie każdy z nas po prostu... Bo to pewnie działa w taki sposób, że to co teraz ugramy, jakbym sobie na przykład każdy z nas potem sam grał, to pewnie będzie miał te plany, które uzbierał w multiplayer. Możliwe. Ale single player jest taki sam jak multi, nie? No tak, na razie, znaczy chyba, nie wiem. No przecież grałeś. Czekaj, bo musimy się zameldować, zameldować GRE o spotkanie z przywódcą wieży. O Boże, jeszcze tam byłaś? Tak. Serio? Hello. Dobra, już melduję. Halo, poproszę pizzę pepperoni na dach koło bazy. Crane. Raportuj. I do tego dużo za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Okay. Nice. No, to teraz możemy papierkową robotę wypełnić. Podbić kartę na zakładzie. O, spadłam. Żyjesz? Żyję, tylko tu takie zombie na mnie się popatrzyły, ja się zawstydziłam. Już idę stąd. Pomóc? Coś tam pałować? Nie pałuj. Sam stwierdziłeś, że ja lepiej pałuję. To prawda. Bo no. Przed nagraniem oczywiście gadaliśmy o stacjach i tak dalej. No i pytam Magdę, jak tam ze stacjami. Magda mówi 2-2-2. Chodź do kwatermistrza. Tak, tylko ja nie mam miejsca na te klucze do rur. Aha, okej. Okay. Co ja mam przy sobie?
Zwykła rura, rozsadzona od stołu. Gasrurka. Czekaj, niech ja to ogarnę, co ja mam przy sobie. Czekaj, bo noga od stołu jest popsuta, niech ona spada. Ja, wiesz co, rozkładam po prostu na rurę części pierwsze. Jak widzę, że po prostu mam coś zepsute, to noga po prostu rozkładam. Sobie rozłożę. No. Albo jak widzę, że na przykład już mam lepsze rzeczy, to po prostu pozbywam się tych gorszych, nie? Mhm. Dobra, no to. Czekaj, bo tu mam jeszcze notatkę na tablicy. A zobacz sobie, czy ty masz na przykład. Mam, bo jej nie podnosiłem wcześniej. Aha, dobra. No to ciach. Mi się strasznie podoba to takie zalewające czarne tło. Ale fajnie to jest zrobione, kurczę, bo ty podeszłaś i ja nic nie musiałem robić. Byliśmy obok siebie, ty dałaś windę i siup, jedziemy. A ja wcześniej sobie podeszłam, nacisnąłem windę, ty byłeś przy tablicy, to było, aha, że oczekiwanie na innego. Tak. Czekaj, tutaj gdzieś są te moje dwa ulubione kmiatki. Co te? Dowcipy opowiadają. Tak, dlaczego koty, no coś tam. Tak. Bierzemy pobocznaki. A to tak od razu? A możemy przy okazji wziąć. Aha, dobra, bo ty już poszłaś. Dobra, to nieważne, już biegnę do ciebie. Nie, no pobocznaki też będziemy sobie robić, nie? Ale tak, dobra, myślałam, jasne, że dzisiaj tak jeszcze razie... fabuła główna, nie? Dokładnie. Słuchaj. Wstanie z zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza tak ogólnie rzecz biorąc. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chce pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską, ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, okay, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Zawsze jestem. Brecken? Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade, kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Brecken, tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu. Bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypior. Nie da się... Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Alena ma rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Raisa. Ta... Okej, działasz. Ruszaj, Crane. Jade, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Loratraxu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło do go w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę. I on co miesiąc przechodził po jej leki. Kobieta nie żyje od 2 lat. Ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A, i nie wspominaj mu o śmierci matki. Nie zrozumie tego. Yeah. I już mam osiągnięcie odblokowane? Przecież ja, nic nie ja zrobiłem. Też coś tam, jakieś punkty mam. Czekaj, zobaczę sobie. Umiejętności, od czego dostałam? Do poziomu przetrwania. Okej. Okay. O, ja też dostałem. Nice. Czekaj, co tu jest? Pakowacz albo i wspomagacze. Ja biorę pakowacza. Ja też. Ja mam zawsze problem ze zbieraniem gratów w grze. W sensie zbieram za dużo, więc to jest dla mnie idealny skill. Okej, okay, czekaj, jeszcze chcę zobaczyć tylko zadanie, które mamy. Tak, zrzut. Tak. Słyszałeś o tym zadaniu Dzień Matki? Robiłeś je? Tak, zrobiłem. Ja słyszałam o nim, jest ciekawe. Powiem, że to, co się dowiedzieliśmy przed chwilą o Gazim, to nie jest...
To nie jest żaden kit i to jest bardzo dobry opis Gaziego. To tak. Jest no, dosyć specyficzny osobnik. Ciekawe. Ale jego mama to równo babka. Tak, to jest też no, ciekawy charakter. Zdecydowanie. Czynna. Brecken chce ich zastąpić zwiadowcami, czyli między innymi mną. Co pominąłeś? Nie pomijałem nic. Ja też się pomijałam, a mi ucięło. Mi też ucięło. Bo? To nie wiem. Znowu! Tak, znowu zbiera. Ile to razy na początku mówisz? Jest irytujące. Znaczy później też trzeba się co chwilę kontaktować z nimi. Wiesz co, pogadać się z Hyćkała. No. Yeah. Tu, gdzie ta pizza? Mają problemy z dostawą. Zła pogoda. Raportuj. Szef wie, że nazywa się Brecken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny watażka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. Okej. Okay. Yeah. To co, teraz na kocioł? Tak, teraz na kocioł. Zawsze się zastanawiałem, czy... Czy ja muszę naprawdę wszystko psuć wiecznie? Nie, zastanawiałem się, czy... Czy da się zdążyć tam. Czy to jest... Ale sądzę, że to jest oskryptowane i jako, że to jest tutorial, to że pewnie... Nie chuchu. No. Że pierwszy się po prostu przegapia i trzeba biec potem na drugi. O. Części metalowe. Miu, miu. Normalnie lawiruję między zombiekami. Jezus, a ja się uwielbiam spinać w tej grze, po prostu... Wiem, to jest mój problem. Mi o dziwo też się to podoba, wiesz? Znaczy, szczerze powiedziawszy, na razie fabuła jakoś wybitnie mnie nie powaliła. I gdyby nie skakanie i właśnie cały parkour, to jakoś nie ciągnęłoby mnie do tej gry. W kotle ląduje 3/4 zrzutów. Jeśli więc zaczniesz tam, będziesz mieć największe szanse na dotarcie do zrzutu przed kimkolwiek innym. Już lecę. Dobra. Jesteś w kotle? Nie. Masz mnie na mapie. Jade, zbliżam się do strefy jestem. Zrzutu. Dobrze. Znajdź schronienie i... Zabezpieczam bezpieczną strefę? Z naszych obserwacji wynika, że większość zrzutów ląduje dokładnie w tym rejonie. No w sumie tu jestem. Tak. Poniekąd. Z ciekawostek, dopóki jesteśmy w tej fazie i nie ruszymy dalej, to dzień się nie skończy. Bo to jest oskryptowane. Aha. Więc możemy sobie teraz zabezpieczyć strefę. Jak ja ich lubię w mózg lać. To tak. Naprawdę jest piękne. Boże, tak mnie biedny chciał zaatakować, że spadł, słuchaj, aż z dachu. Dobra, jeden poszedł do piachu. Leją mnie. Dobra, ja tutaj też mam dwóch. Dobra. Jeden ja tu mam czterech, wiesz? Ja na razie się przemieszczę. Jezus, nie aktywuj pułapki świetlnej. Fucking shit. No i po co, na co i dlaczego? Nie wiem. No ja też nie wiem. Dobra. Sobie wylezę na górę. A nie jest jeszcze przejęty? Czekaj, zobacz. A zamykałeś te? Nie, tu nie trzeba nic... Nie, tu nie trzeba nic zamykać. Ale jeszcze nie jest zabezpieczone. Chyba, że ty musisz tu podejść. Nie wiem, ja jestem na dachu. No to możesz... Dobra, to idę do ciebie. Czekaj, bo twierdzi, że jestem... Tutaj jeszcze... A, bo... Boże, dwóch! Spadaj! Tak to się robi. Leje mnie. No, jestem kobieta, tak. Jestem delikatna wbrew pozorom. No, dobrze dodałaś to wbrew pozorom. No, i teraz mamy odblokowaną bezpieczną strefę. No, widzisz. Dobra. W końcu. Tak, zerknę na mapkę jeszcze. Możemy jeszcze...
Albo dobra, jakoś damy radę. A co? Nie, bo myślałem o jeszcze o zabezpieczeniu drugiego, ale dobra już. Czekaj, wejdę do środka, zobaczę co tu dają. Skrytka. Nie można spać, może kiedyś jest przykre. Wziąłeś sobie posążek ten, zombie? Gdzie tutaj był? A jest. Tutaj stał. Ciach. Jest ich trochę porozrzucanych. Znaczy na początku się szybko je znajduje, a potem coraz rzadziej. Potem wręcz pierwszy. Trzeba szukać. To mój pierwszy. Dobra. Teraz tak. Jesteśmy w strefie zrzutu, więc pasowałoby znaleźć teraz. Jest po drugiej stronie. Znalazłem skrzynię. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. Dobra, ten się złapie. Są otwieranie zamków, Boże, uwielbiam to. Też uwielbiam, mi się to tak od razu ze Skyrim skojarzyło. To sobie nie wyobrażasz. Tutaj od razu sprostuję, bo w pierwszym odcinku mówiłem, że właśnie miałem problemy i tam wytrychów zmarnowałem trochę i w ogóle. Ale już się ogarnąłem i już jadę niemalże na jednym wytrychu zawsze, więc... Ładnie. Nie doskoczę stąd, Jesus. No ja też tędy nie doskoczyłam, musiałam naokoło iść. Tak. No tak, to tędy, no. Tylko tam zombiaki sobie to się... No, widzę. A, tędy też możesz. Nie, bo ja o tutaj, o pod ten płotek, wiesz? No. Pod całym tym. Dobra. Da się tam jumpnąć? Na, Jesus. Chodź. Czekaj, sobie tu na razie spadnę. Pan nie żyjesz na śmierć? Chyba na śmierć. Co tu mamy? O, właśnie, otwieranie zamków. Tylko mnie tutaj boli fakt, że... No? Że używasz tylko A. Won mi stąd śmiecie. Morda. Nie teraz, jak się kurna wspinam. Zaraz czekaj, bo ja tu miałam coś właśnie do naprawy. Ty się przez ten czas powspinaj. Jeszcze sobie zobaczę właśnie mój ekwipunek. Jeszcze walczyłem z komitetem normalnie. O, co ja tu mam? O, może to wywalimy. Wezmę tu. Francuski. Mam coś silniejszego? Aha, dobra, już rozumiem, bo jak się raz kliknie X, czy tam cokolwiek przy otwieraniu, bo ja na padzie gram, to już wystarczy zaczekać na drugiego gracza. Jak drugi gracz to zrobi, to już się samo ten... Ile tutaj jest plastiku? Ale cieszy mnie to, że zdążyliśmy do tego zrzutu. To ja po prostu się chrzaniłem. Ja tu trupa znalazłem. Szlachy to. Mam nadzieję, że ja tak nie skończę. Mam dziennik bojowy. Gdzie się ty chrzanisz? No u góry jestem przy zrzucie. Co z cukierki? Z króliczkiem znalazłam. Boże. Jakkolwiek to brzmi. No. Już wziąłeś ten zrzut? Nie, ty musisz też wziąć. Tutaj. No bo ja tutaj właśnie byłam, kliknęłam i ciebie nie było. No tak, no bo oboje musimy być. Ale widzę, że to jest nie tak na Hama oskryptowane, bo... no. Tu jest pusty i musimy biec do drugiego. Leci drugi zrzut. O, jak ładnie. Widziałeś to? Dwa zrzuty. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. Ciekaw jestem, czy do pierwszego zdążymy przed bandytami. Nie wiem. Dobra, jazda. Siema. Papa. Będę dam rady się wspiąć? Dam się wspiąć. To jakiś sklepik jeszcze, coś. Gdzie ty w ogóle jesteś? Pod mostem. Okej, bez nowego się bawisz? Jay, co? Raisa mnie uprzedzili. Niech to szlak. No to jest oskryptowane. Dobra, zostaw to tak. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym z flary. Skrzynia powinna być w pobliżu. Już do niczego. Patrz. Ciało. Kurwa! Boże, jak oni przekleli tu brzydko. Ała, ktoś mnie leje, sio! Ja uciekam. Ja zbieram kawę i dobra, luksusowe. Materialne. Ale kawa droga tutaj jest, tak samo i papierosy. Tak. Sprzedaję to po prostu od razu. Zaktywuję może. Tak. To jest bezpieczna strefa chyba. Tak. O.
Woń śmieciu. Zaraz zachód słońca. Musisz zawrócić. Już prawie tam jestem, uda mi się. Czuję się wzrost siły. W końcu. Pan, spadaj stąd. Wow! Może idę jakąś okrężną drogą? Fak, poszedł mi wytrych. Czy to będzie tu? A, bo ty zbierasz coś tam. Nie, może kawa jaka będzie? Albo co? Albo papierosy? O, wzrost poziomu zwinności. Czekaj, to sobie to ulepszę. O, umiejętności, zwinność. Co tu jest? Rzut judo albo wślizg? Że wślizg sobie wezmę. Dobra, walcie się. Czemu się nie złapałeś? Tam jest zombie. Ja? Co? Nie, ja rozmawiam z sobą. Aha. Nie, z sobą rozmawiałam. A co, spadłeś jak powiedziałam, czego nie złapałeś? Nie, nie, właśnie nie. Biegłem ulicą po prostu i ty nagle... Czemu się nie złapałeś? Ja tak, co? Okej. Okay. Czekaj, gdzieś tutaj to będzie, bo jestem w tej strefie już. Ale są dziwne przycinki czasami. No. Tu będzie atak za chwilę. Dzięki. Przepraszam. Po prostu ta część mi tak długo zajęła. Dzięki, w sensie, że ty mnie będziesz bronił. Słyszę, że czegoś nie ma. Nie wiem, gdzie to może być. Już ci zaraz powiem. Tylko cię znajdę. Wiesz, miałam mówić, że satelita mi przeszkodziła. No dobra, jestem gdzieś tu. O, widzę cię. Nawet. Ja się tu zabiję niedługo, wiesz? Dobra. To tak, na daszek, bo ten zrzut jest na dole gdzieś będzie. O, skrzynia. Co mi tu jęczy? Samochód. Jęczy ci? Jezus, te zamki są jakieś oporne jakiś dzisiaj. Kontener, co w śmieciach? Kurna, drugi wytryk mi poszedł. Wal się na ryj. Tak, to by było tyle w temacie opanowania wytrychu. Dobra, tutaj żeby nie skoczyć, bo to będzie hałas jak cholera. Ja skoczyłam, chyba nogę złamałam. O, wie? Jest. Jestem dokładnie na... Na zrzucie. Tak, na zrzucie. Aha, tam wyżej, okej. Okay. Tak. Dobra. I schodzę na dół, bo zrzut jest tu na dole. Tu są dwa zombiaczki. O, czekaj, idę do ciebie. Elegancko. Nie, nie, nie. O, dobra, za płotek. Ale gdzie halo, ty halo, jesteś? Jestem za tobą jestem. Ej. O. O. Dobry. Dzień dobry. Tak, i tu jest zrzut przy zombiakach. Trzeba ich spałować elegancko. But, 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 but. I kopa w dupę, i kopa w dupę. To jest dobra metoda. But, aż glebnie. I potem po prostu... Albo w dupę. Albo w dupę, dokładnie. Ja zabiłem jednego, to mu falowało przy odbycie trochę. O Boże! Serio? Tak. Yeah, otwieramy zrzucik. Alkohol! No czekaj, ja tu jeszcze nie, trupów nie obmacałam, to już rzuty. Przepraszam, przepraszam. Przecież macanie trupów to taka przyjemność. No, a teraz sobie otwórz. Czekaj, czekaj, bo ja sobie muszę tutaj zdemontować gazurkę. Bo po prostu jest bida. Mamy antyzona. Blum, 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 blum. Sami znaleźliśmy pizzę. To Crane. Razy cztery. Cztery, dokładnie. Dobrze, Crane. Otwiera to nowy pięć, tam jeszcze jedna była. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rais jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raisem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. Okej. Okay. Zaraz będziemy musieli spieprzać. Wiesz co, cieszy mnie fakt, że jesteś doświadczony. I powiem ci z doświadczenia, że jak przechodziłem to po 50 razy, żeby stąd uciec, przemknąłem po okręgu przez wodę. Znalazłem zrzut.
Nie ma w nim antyzyny. A na początku pakowałem właśnie przez miasto i to był mój problem, bo tam jest najwięcej patroli i dostawałem strasznie po dupie. A to potem co, powiemy tak, ty prowadź. Dobra. Zobaczymy, czy się uda, no może się uda. O cholera, usłyszeli mnie. Tak. Smacznie. Tak, za chwilę tu kolega. Siema. Dobra, chodź za mną. I do wody. Wiesz co, opcjonalnie ja bym chciała użyć latarki, ale się boję. Dobra. Ja pakuję do wody. Po prostu leję, co się za mną dzieje, walę w wodę. Lejesz do wody. Tak, dokładnie. Zgubiono pościg. I dostaniesz punkty za to. Wiesz co, normalnie ja się czuję nieswojo, że ty więcej wiesz ode mnie. Przepraszam. Zawsze jest odwrotnie. Przepraszam, ale to pewnie ostatni raz. Dobra. Płyniemy... Dobra, płyń za mną po prostu. Płynę za tobą po prostu. Twoje stópki widzę. Dopłyniemy do tego brzegu. Ja co chwilę puszczam sobie, wiesz, inspekcję tutaj, czy czasami mówię, coś koledzy się nie kręcą, dobra. Aha. Szmychnę sobie tu, czekaj, zerknę na mapę. No my tam na prawo, widzisz, mamy iść. Tak, 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 mamy iść na prawo, my ale... My do wieży idziemy, nie? Tak, tak, tak. Idziemy do wieży. Ja sobie już tam punkt nawigacyjny daję. Teraz tak. Dlatego widzę. A, o, zarobiście. Właśnie nie wiedziałem, jak to działa w multiplayerze, ale fajnie. Dobra, dajesz? Jesteś za mną? Nie, jestem nawet przed tobą wręcz. A, dobra. Chodź tutaj, bo tam się kręci jakiś śmieciuch. No tam jest na dole. Tak, 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 żeby nie wszedł, tylko wiesz, żeby nie wpaść w niego... Dobra, my tu krzaczkami sobie czmychniemy elegancko. Krzaczkami. No, widzisz jak romantycznie? O, drugi. Dobra, bardzo romantycznie. Sobie przykucnę. A co ty go widzisz? No jak sobie dajesz punkt, ten to takie wiesz... Kół. No, to jest kół na tym, u mnie to jest A. Dobra, i ja teraz proponuję tutaj... Ciach. Jesteś za mną, jak coś? Tak, powoli tak idę, ale wiesz co? Strasznie... Ty tutaj ostrożny jesteś, wiesz? Ja bym poleciała po prostu na pałę jak najszybciej. Wiesz co, ja próbowałem na pałę przechodzić i... I był problem. Dobra, tu jest patrolnik. Czekaj, jak na mapie wygląda? No dobra. Shit, tu jest drugi. No jest. Dobra, ja się wycofam. Może ten mostek sobie przeskoczymy i pójdziemy dalej. Tylko niech ten ciul pójdzie, bo one patrolują po stałych ścieżkach. No chyba, że cię... Ja się jeszcze wycofam. Się tak bardziej chowam za tą skałą, wiesz? Jesteśmy już tak jakby... Czekaj, jakby się gapi. Za nami jeszcze jeden jest. Dobra, chodź, chodź, chodź. Dobra, chodź, podbiegniemy sobie kawałeczek. Jezu, jakie emocje. Dobra. Tak, on patroluje wokół tej bezpiecznej strefy, po prawej. Mhm. Boże, jak to dobrze, że ja widzę ten twój taki zielony znaczek nad czubkiem. Czekaj, czekaj, bo teraz mąski zrobił. Ja teraz czegoś nie spieprzył. Tu są zombiaki. Niedobrze. Po prawej jest patrol. Też niedobrze. Czekaj, cofnę się, bo on będzie zawracał chyba. Tak. Mhm. Czy wokół nas jest... A widzisz, jak ja puszczam ten taki zwiadzik? Nie wiem, bo ja sama od czasu do czasu puszczam, dobra, wiesz? Dobra. Czekaj, zerknę na mapkę. Powiedzieć. Tu jest bezpieczna strefa i do niej możemy się dostać, wiesz? Daj markerek. Tak. Dobra, dajesz ze mną. Jesteś za mną jakby coś? Jestem. Dobra. To teraz chodź. Tutaj śmiechniemy tu i w lewo. Chociaż stąd walimy, wiesz co? Dobra, nie, tu jest patrol. Dajesz ze mną? Mhm. No, skakuj tam, ciulu. Jakby coś było nie tak, to wiesz, będę ci mówić. Dobra. Bo też się nie oglądam co chwilę. O, dobra, jesteś? Gdzie ty wlazłeś? Aha, tam tutaj na górę. Tak, 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 na górę. Już, wyłażę. Siach.
Dobra, jesteśmy w bezpiecznej strefie. A, tutaj. Tak, tak, tak. To chodźcie przekimać. A nie, bo teraz jest tutorial i to jest ciągle prolog i ta noc będzie trwała, dopóki nie dotrzemy... Teraz nie można spać, a? Tak, no i dlatego ja się tak męczyłem po prostu i... Okej, może teraz wybrałem drogę taką, wiesz, do dupy, no bo naokoło i tak dalej, ale patrz, bez żadnego ataku... A, bo teraz tędy możemy przejść, teraz patrz, nie? Ja sobie normalnie na domek i biegniemy potem teraz... Potem na samochodzik. Tak. Ciach. Dobra, to co, dajemy już tak... Tu już znasz drogę, tak, tak. Dobra, walimy. Jest po prawej patrol, ale lej to. Okej. Ciach. I dzień dobry. Elegancko, Magdaleno. Super. Pięknie sobie poradziliśmy. Świetnie. Wow. Dobra, no to idziemy się pochwalić. Czekaj, tutaj najpierw no zobaczymy, właśnie, czy tak, on już pamięta nasze imię. Nie pamięta dawaj jeszcze. Dawaj fanty, nie ma jeszcze fantów, dobra. Nie ma. Czekaj, tu, nie? Tak, tak. Zium. Zarąbiście ładnie nam poszło. To poszło, no. Super, no ty już doświadczony, wiesz. U ciebie zombiaki to codzienność. Tak, jak prowadziłem, tak sobie myślę przez chwilę, tak, czy nie brzmi jak psychopata, bo tak, czekaj, czekaj, bo on patroluje wokół tej strefy, czekaj chwilkę tutaj, bo on zaraz zawróci. Ale tam dostałem tyle razy w dupę, to teraz jak okay. Tak przeszliśmy, to jak po prostu, wiesz, bez problemu, to sobie tak pomyślałem, kurde, a ja tak się tłukłem wtedy, bo ja wiesz, jak waliłem wcześniej, przez sam środek, najprostszej linii, nie? Aha. A tam jest najwięcej shitu. Okej. Okay. Spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską, ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie, gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy, ty zadecydowałeś, ja... Ja pójdę. Yeah. Widziałeś? Kreskówki oglądają. Cóż, ten cały Rais... Wyłącz ten telewizor, żeby nie widział, że oglądamy Hello Kitty. Ludzie, dajcie mi Crane'owi minutkę, co? Bo dooglądam odcinek i będziemy kontynuować. Tak. Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty... Obadaj, ile nas by to kosztowało i wracaj mi tu żywy. Ja nie wiem, co oni mają zawsze do zamykania tych drzwi. Tak. Yeah, kolejny punkt. Przetrwania, dokładnie. Też. Ciach. Też mam przetrwanie. Dobra. Na co ja teraz sobie pójdę? Początkujący handlarz. Wiesz co, ja wezmę sobie chyba handlarza. No tak, no wspomagacze nie bardzo. Gwiazdki... Czy ja wiem? Znaczy powiem ci tak, znaczy wiesz, twoje drzewko, twoja sprawa, ale jak grałem sobie w tamtą drugą rozgrywkę, tak właśnie, żeby sobie to porozkminiać więcej, to szczerze powiem, że owszem, gwiazdki zacząłem rzucać, później zacząłem sobie produkować, ale nigdy w życiu nie czułem potrzeby, żeby mieć jakieś takie z efektami. Może to później sobie po prostu odblokuję. Natomiast bardzo często kupuję, w sensie jakieś plany do wytwarzania jakichś rzeczy, bo to jest w sumie fajne. Materiałów nie kupuję, bo po prostu tego jest na... Pełno. Po prostu na potęgę, no. Właśnie ci miałem mówić, że może tak poza nagraniem trzeba będzie się przez miasto przebujać, troszkę pozbierać tego. W ogóle też tutaj pytanie do widzów. Czy wy chcecie te misje poboczne, czy my możemy sobie poza nagraniami sami je robić? Dokładnie. Aczkolwiek powiem ci, że fajne są te poboczne. I to jest też dobry patent, żeby nie raszować z główną, tylko żeby sobie porobić jakieś poboczne, bo to ci zawsze expa podniesie, zawsze sobie jakieś tam rzeczy pofarmisz. Na przykład, co ja robiłem w tamtym swoim save'ie osobnym, to na przykład biegałem sobie po mieście i zabezpieczałem strefy, te takie bezpieczne. Patrz, miejsce to zabawy dla nas, jej. Jej. Set. Hej, czy możesz zajrzeć do Bahira pod 202 i sprawdzić, czy jest u siebie? Powiedz mu, że spóźnia się na swoją zmianę i Set się wkurza. Zrobisz to dla mnie? Jasne, jeśli go znajdę. Dobra. Co, robimy to od razu? No właśnie, znaczy tak, zagadałem do niego. No możemy kuknąć. Gdzie to są? 202 zbadane? Jest tutaj. Aha, tu. Tak. To co? Gadamy? No to dawaj. Ciach. Co tu się dzieje? Bahir zamknął się w pokoju. Słyszeliśmy, jak wrzeszczał. Mógł się przemienić. Uuu.
Potrzebne wytrychy. Shit. Czy ja mogę sobie wykraftować? Tak, ja mam dwa. Dobra. No to działaj. Poszło. O Jezus, spokojnie, nie poganiaj. Otwiera drzwi. Po co te nerwy? On jest dobry. O Jezu. Łoluju. Bahir, jesteś tu? Ciebie jest? Co się stało? Tak. Nie mogę się ruszać. Zaraz mi serce w piersi wybuchnie. Przemieniasz się? Nie. Wziąłem antyzymę i wtedy zaczęło mnie boleć. Ampułka jest na podłodze. Arszenik? Nie. Yeah. No, fałszywa antyzyna. Wziąłeś jakieś gówno. Co? To podróbka. Skąd to masz, Bahir? Proszę cię. Potrzebuję lekarza. Powiedz, kto ci to sprzedał. Nie mogę. Dałem słowo. Ten gość jest bardzo przydatny. Przynosi mi rzeczy z zewnątrz. I podrobioną antyzynę. Ludzie mogą to dawać dzieciom. Chcesz, żeby przez to przechodziły? Mój Boże, nie! Więc powiedz, skąd to masz. Yusuf. To jeden ze zwiadowców. Mieszka na dachu. Zawołam doktor Lenę. Tak właśnie jeszcze teraz a propos tego dialogu. W poprzednim moim filmikiem, bo ja gram na polskim języku. Nie przemienia się, ale potrzebuję lekarza. Myślałem, że się przemienia. I ludzie mówią, włącz angielskie napisy, bo bardziej w nie wygląda. Znaczy, bo tak, lipsynki, czyli to jak oni ruszają ustami, no to jest ewidentnie robione pod angielski, bo to w ogóle nijak nie pasuje do tego, co mówią po polsku. Tylko wiesz, patent jest taki, że fajnie mi się tego słucha po polsku i jakoś to, że nie ruszają ustami idealnie, to jest tylko gra, przecież to, wiesz, nie chodzi o jakiś realizm 100%. To ktoś na 20 piętrze, tak, zresztą bardzo dużo osób jak ogląda Let's Play, to on jest i tak gdzieś z boku ekranu i non-stop się nie patrzy na ten obraz. Dokładnie, to bardziej się słucha. Ktoś go musi zaopatrywać. Pogadam z Yusufem. Szybciej, tym lepiej. Nie rób mu krzywdy. Tylko z nim pogadaj. Ja bym mu kark skręciła. No. Gdzie do windy? Nie, schodami na górę samą. Boże, jak tu wrzaski są. No. Tutaj miniemy zaraz tych dowcipnisiów. Moich ulubionych. Gdzieś poszli chyba. Tak, i on siedzi tu? Sobie chyba tutaj. To jest ten nasz. Znaczy nie, za róg. Hello. No widzę, ale tam siedział ten nasz, ten tak, inny, no. Dziwny. Yusuf? Inny dziwny. Dzisiaj w domu handlowym Yusufa. Dziwny, tak. Ten inny. Jeśli trudno coś znaleźć, ten musisz znaleźć tego, Yusufa, którego nie lubię, o. Czego tylko potrzebujesz, Yusuf to ma. Potrzebuję antyzyny. Cóż, ale rzeczywiście. Przyjacielu, to twój szczęśliwy dzień. Nie, Yusuf, to twój szczęśliwy dzień, ponieważ masz okazję wyznać mi prawdę. Skąd wziąłeś podrobioną antyzynę, którą sprzedałeś Bahirowi? Bahir? Bahir powiadasz? A ja znam tego Bahira? Prawie umarł od tej fałszywej antyzyny, co mu sprzedałeś. Fałszywej? Na pewno? Mówisz, że jest do niczego? A właśnie kupiłem 10 ampułek od tych gości i nieźle im zapłaciłem. Jakich gości? No cóż, to dość drażliwy temat. Jakich gości, Yusuf? Kończy mi się cierpliwość. Koło apteki jest taki budynek. Mieszka w nim paru ocalałych. Nie wiem ilu. Nigdy nie byłem w środku. Oni mają lekarstwa. Nawet niektóre prawdziwe. Chyba z apteki. Ale pichcą też własne specyfiki. Facet, z którym handlowałem, nazywa się Bento. Musisz spalić pozostałe fiolki. Ale kosztowały mnie kupę forsy. Będą cię kosztować nie tylko pieniądze, jeśli się dowiem, że dalej je sprzedajesz. Dokładnie, chcesz pysk? No. Ja mu kark skręcę z chęcią. Ja to jak pierwszy raz do niego przyszedłem, to się bałem, żeby mnie nie zepchnął z tego budynku. I taki byłem wyspinany. Kurna, jakaś walka będzie pewnie, nie? A tutaj nic nie było. Gatka, szmatka. Czy my możemy iść spać? Tak, już możemy robić wszystko. No to chodź się gdzieś przespać. Gdzie tu? Yeah. Zazdrościcie? To musimy do naszego pokoju. Tu w naszym pokoiku. My mamy nasz pokój. Dokładnie, wow. Patrz. Oprowadzę cię, będzie MTV Clips po prostu. Patrz. Yeah. Gdzie ten moja droga, proszę. Przodem pani, proszę. A, dziękuję. Dziwnie zabrzmiało. Pani przodem, a tu koleś biegnie w koszulce Techlandu. Tak, i tu mamy nasze wyrko. Boże, my na jednym łóżku śpimy? Serio? Ale mamy, patrz, zagram ci do snu. Na kaloryferze? Nie, tu mam gitarę. Oj, czekaj, bo mam oczekiwanie. Ale słyszałam tę gitarę. To co, śpimy do rana? No śpimy do rana.
No i teraz rozkmina. Co robimy? Czy gramy dalej, czy przerywamy w tym momencie, a właśnie widzowie będą... Taki ładny widok o poranku. No, zarąbisty. To znaczy, ja bym przerwała chociażby z racji, że odcinek już dość długo trwa. Dokładnie. A widzowie po prostu zadecydują, czy chcą, żebyśmy na nagraniach robili te misje poboczne, czy mamy sami sobie je przechodzić, a na nagraniach tylko wątek główny. Dokładnie. Bo możemy sobie razem oczywiście, żeby zachować, powiedzmy, równy stan rozgrywki, pograć po prostu poza nagraniem, a na nagraniu już jako bardziej dopakowani i ogarnięci będziemy po prostu kontynuowali tylko główny wątek, więc... My i ogarnięci, jasne. No, ale bardziej... Doświadczenie mniej, życiowo. No. Dokładnie. No. Dobra, no to w takim razie kończymy dzisiejszy odcinek. Kolejny już niedługo, tak więc trzymajcie się. No i cześć. Pa, pa.